Galeria Bielska, biura wystaw artystycznych, goszcząca na co dzień czołowych polskich czy światowych artystów, tym razem oddała swe przestrzenie we władanie bardzo młodym twórcom. Prezentowane są tu bowiem efekty 11 już ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa uczniów średnich szkół plastycznych. Organizatorem tego już bardzo prestiżowego konkursu jest Bielski Zespół Szkół Plastycznych. O prestiżu Biennale świadczą komisje konkursowe. I tutaj mogę się pochwalić, że w tych komisjach konkursowych zawsze biorą udział najwybitniejsi polscy artyści plastycy. Chciałbym wymienić między innymi Jana Tarasina, który uchodził i uchodzi do dziś, aczkolwiek już nie żyje, za jednego z najwybitniejszych artystów. Chciałbym wymienić Ryszarda Otrębę, jednego z najbardziej znanych na świecie współczesnych grafików. Biennale organizowane jest w Bielsku już od ponad 20 lat. Od pierwszej edycji w 1992 roku do konkursu zgłoszono blisko 7 tysięcy prac. W tym roku nadesłano 656 prac rysunkowych i malarskich z 41 szkół w Polsce. Świadczy to o tym, że ta impreza właściwie co dwa lata zwiększa swoje zainteresowanie wśród odbiorców, czyli mówimy o młodzieży średnich szkół plastycznych, prywatnych i państwowych. Spośród takiej wielkiej ilości prac na wystawę pokonkursową zakwalifikowanych zostało około 151 prac. To wskazuje na to, że jednak przesiew, czyli ta selekcja tych prac była bardzo duża. Poziom rzeczywiście jest bardzo wysoki. My tych wystaw się nie wstydzimy. Każdy co dwa lata w kwietniu rezerwujemy górną salę galerii na to, żeby pokazywać właśnie te prace młodych adeptów sztuk plastycznych. Widać osobowości, oczywiście można się tutaj doszukać pewnych indywidualności, natomiast zobaczymy, jakich kariery się potoczą już dalej. Natomiast wystawa jest tak bardzo różnorodna i pozwala tak wypatrzeć tak ciekawe osobowości, że myślę, że jest dla każdego ciekawe porównanie tego właśnie, jak wygląda sztuka tworzona przez młodych ludzi z tym, co potem tworzą już artyści profesjonalni. W tym roku jury miało trudne zadanie, bowiem zdaniem wielu oceniających poziom nadesłanych prac był bardzo wyrównany. My mamy to szczęście, że jesteśmy wśród tych szkół, które już któryś raz z rzędu otrzymały nagrodę, w tym roku Grand Prix. Autorem najwyżej ocenionej pracy malarskiej w tym roku okazał się uczeń bielskiego plastyka Artur Brandys. Co takie wyróżnienie oznacza dla młodego twórcy? Może trochę dać pewności, że może to ma sens, bo jednak współpracując tutaj z nauczycielami tylko w obrębie szkoły, ma się trochę jakby ograniczone postrzeganie różnych spraw. Tutaj jednak, jeżeli przychodzi komisja akademicka, która ocenia i, no i w jakiś sposób może ci powiedzieć, że może jest dobrze, to daje jakieś też nowe spojrzenie i może jakieś nowe nadzieje. Bielskie Biennale to pierwsza tak poważna konfrontacja dla uczniów z różnych polskich szkół plastycznych. Dla nauczycieli ma również inny ważny wymiar. Biennale jest formą przeglądu dla nas, nauczycieli przedmiotów artystyczno-zawodowych, uczących rysunku, malarstwa, które rejestrują jak gdyby na bieżąco, jak kształcenie w liceach plastycznych przebiega. Jaki jest poziom przedmiotów z rysunku, z malarstwa, gdzie są jak gdyby rozłożone priorytety w nauczaniu, w dydaktyce plastycznej. Szkoły te uczą przede wszystkim warsztatu i to jest bardzo cenne, ponieważ to jest właśnie okres szkoły średniej, kiedy ten warsztat powinien być opanowany po to, żeby młody człowiek, który idzie na studia, na akademię, już nie musiał zajmować się rysowaniem martwych natur czy aktów, żeby to miał już za sobą. Myślę, że to jest bardzo cenne dla już potem nauczycieli w akademiach, że mogą pracować już bardziej konceptualnie z artystą, tym już wtedy studentem. Przez systematyczność pracy, przez rysunek studyjny dochodzić do dobrych rozwiązań warsztatowych, ale też staram się, żeby uczeń nie zaniedbywał własnej ekspresji, własnego takiego swobodnego oglądania świata i opowiadania o nim poprzez swoje prace. Także tutaj myślę, że to jest istotą, pozwolić uczniowi odnajdować siebie, swoją wrażliwość, swój
temperament i jakoś tym delikatnie kierować.